W ostatnim odcinku otrzymaliśmy bardzo dziwną wiadomość z koordynatami do jakiegoś miejsca. I dzisiaj pójdziemy do tego miejsca i sprawdzimy, co tam takiego się znajduje. Więc oglądajcie do samego końca, pamiętajcie o subskrypcji, łapeczce do góry. No i wbijajcie na wojanshop.pl, jeżeli chcecie dołączyć do teamu Wojana do Białego Rana. Kozacka kolekcja szkolna jest przeceniona całkowicie, więc zapraszam, jeżeli chcecie fajnie wrócić do szkoły, to polecam team Wojana do Białego Rana, pierwsza linka w opisie. A my mamy tutaj tą książeczkę, pozwólcie, że szybciutko przeczytam wam, co jest tutaj napisane. Uwaga, po wielu godzinach w końcu się poddał. Odnosi się to, jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, do tego, że ktoś torturował jakiegoś typka po to, żeby ten gość dał te koordynaty, które tutaj widzimy. Jest to -185 na 50 na 18. I powiem wam tak, to musi być naprawdę gdzieś pod nami, ponieważ jesteśmy na poziomie 63, więc 13 klatek pod nami. Wystarczy teraz, że właściwie, czekajcie, patrzcie. Mamy minus na X, musimy iść chyba w tą stronę. Ej, czekaj, czy to nie jest, czy to nie jest gdzieś tutaj? I to jest gdzieś tutaj. Słuchajcie, to jest gdzieś na wyspie chyba. Wydaje mi się, że to musi być gdzieś na wyspie. Słuchajcie, to są takie koordynaty, że to musi być gdzieś na wyspie. To gdzieś tutaj jest, ja cię kręcę. Teraz dopiero się skapnąłem, patrzcie, to musi być gdzieś w tym miejscu. -185 na 18, a jesteśmy na -130, jeszcze 50 kratek tylko. Jeszcze 50 kratek, słuchajcie, jesteśmy blisko gdzieś jakiegoś tajemniczego miejsca. Obawiam się, co to może być za miejsce. Okej, dobra, czekajcie, jesteśmy na minus, jeszcze 25 kratek w tą stronę, uwaga. 25 kratek, jeszcze chwilkę, dobra, jesteśmy. -185, to jest ta kratka. I teraz uwaga, 18, okej, 18, teraz tutaj, 18 w tą stronę. Słuchajcie, czy to nie jest jakieś miejsce, które my już odkryliśmy? Dobra, i teraz 50, dwie... To jest to! Słuchajcie, to jest to miejsce! Słuchajcie, to jest ta skrzyneczka, która jest tutaj podpisana. To musi być skarb! To nie może być nic innego, to musi być skarb w takim razie, ludzie. Ja cię kręcę, ale już się stresuję jeszcze, że co tutaj może być, co tutaj może się znajdować. Dobra, na wszelki wypadek jeszcze to rozkopię troszeczkę. Ale ludzie, to musi być skarb, czyli ktoś torturował jakiegoś typka, żeby on zdradził miejsce skarbu. Ej, tego nie przewidziałem, faktycznie tutaj jest jakaś skrzyneczka. Ja myślałem, że to jest jakaś osobna wyspa, a okazało się, że to jest na naszej wyspie. Pod nosem mieliśmy tą skrzyneczkę, pod nosem mieliśmy skarb. Teraz pytanie, co się tutaj znajduje? Zostawcie koniecznie subskrypcję na tym kanale. I uwaga, sprawdzamy. Dobra, uwaga, sprawdzamy. Ej, uwaga, klik. Ojo, cię kręcę, mamy skarb. Ojo, cię kręcę, jakie rzeczy. Torpeda 3, porażenie. Diaksy, mamy serce oceanu. O ja cię, panie. Ale kozackie rzeczy. Muszla łodzika. Będzie można zrobić serce oceanu. Dobra, to wszystko? Ludzie, mamy. Odkryliśmy skarb. Co to jest? Słuchajcie, ja tym chcę rzucać, słuchajcie. Dobra, rzućmy w nietoperza. Uwaga, bum. Ej, dobra, nie działa porażenie. A no, bo porażenie działa tylko, kiedy jest, no, nie, to kiedy jest burza. Porażenie działa tylko, kiedy jest burza. Okej, dobra, już wiem. Ale czekajcie, torpeda 3? Co daje torpeda 3? Nie mogę tym strzelić, czemu? Nie mogę tym strzelić, tamtym mogłem. Czy coś jest nie tak? Założę zbrojkę. Ej, słuchajcie, nie mogę tym strzelić. Coś jest nie tak. Jak się używa torpedy? Dobra. Słuchajcie, nie wiem, jak używać tej torpedy, ale tym mogę się chyba poruszać gdzieś, co nie? Tak działała torpeda. Okej, ludzie, poczytałem trochę i znalazłem sposób, jak użyć tej torpedy. Nie wiem, czy to jest sprawdzony sposób, ale podobno, kiedy jestem w wodzie, mogę dopiero wtedy użyć tej torpedy. Okej, dobra, już wiem, kiedy jestem w wodzie, mogę użyć tej torpedy lub kiedy jest burza. Już wiem, już ogarniam. Dobra, w takim razie tepmy się gdzieś. O, ja cię kręcę! O, ja cię kręcę, to jest najlepsza rzecz na świecie. To jest najlepsza rzecz na świecie. Słuchajcie, mogę tym po prostu sobie poradzić gdzie chcę. Dobra, ja chcę tam, albo nie, ja chcę jeszcze raz tam. O nie, a! Dobra, niestety do pewnego momentu tylko to się kończy. Ale kiedy byłaby burza, moglibyśmy spokojnie sobie tym latać gdzieś. Dobra, idziemy spać, patrzcie, idziemy spać. Ale kozackie. A gdybym rzucił nad siebie tak typowo? Ej, to jest mega fajne. Pana to, uwaga. Ja do wody. Uaha, ale zabawa, słuchajcie. A czy mogę na mob grindera? Czy trafię na mob grindera?
Dobra, nie, ale było blisko, słuchajcie. Robimy na mobgrindera, uwaga. Boom! Okej, teraz jak stąd zejdę. Okej, do wody. Jop, okej, i lecimy tu. A, szkoda, że tylko w wodzie działa. Ale słuchajcie, gdyby była burza, moglibyśmy spokojnie to wszystko tutaj ogarnąć. A gdzieś się walnę w to? Ojejku. Dobra, sorki. Sorki, nie chciałem. Chciałem tylko sprawdzić, jak to dokładnie działa. Okej, czyli mamy dwie torpedy, które są naprawdę bardzo fajne. No i ogólnie taki właściwie prezencik dla nas jest to. Niezniszczalność 2. Nie wiem, z czym to tak szczerze połączyć. Odłóżmy sobie póki co te dwa trójzęby. Bardzo fajna zabawa. Ja zawsze lubiłem trójzęby, więc kozak, jaram się. Fajny w ogóle pomysł, że taki skarb totalnie znaleziony, randomowy. Ja cię kręcę. Jaram się. Dobra, teraz oczywiście musimy zrobić to, co w każdym odcinku, czyli solidnie walnąć moby. O ja cię, panie, ale mi aż grę zlagowało, słuchajcie. Aż mi grę zlagowało. Patrzcie, dobiję sobie znowu dwa levelki na luzie. No patrzcie, no jak leci, no jak leci. No słuchajcie, to się nie kończy, słuchajcie, ile tego jeszcze zostało? Oj, dużo. Ja cię kręcę, że ja dobiję trzy levele? Trzy levele dobiłem. Nie mam pytań, ludzie, nie mam totalnie pytań na to, co się tutaj czasami dzieje w tym mobgrinderze. Ale powiem wam tak, mieliście kiedyś bardziej wydanie mobgrinder? Napiszcie. Nie no, pewnie mieliście, bo pewnie większość tutaj jest jakichś kozaków. Wow, stack prochu z jednego. Ja cię kręcę. Ja bym chciał teraz ten stack prochu, cały proch przerobić w tym momencie na TNT. I już nawet wiem, co z tym TNT zrobię. Słuchajcie, mam pomysł bardzo zły. Chcę wykorzystać to TNT. Uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Żeby zniszczyć wyspę, na której dzisiaj byliśmy. Nie wiem, tak, słuchajcie, ona była dosyć taka, no, no niby ciekawa. Ale nie było aż tam, aż tak dużo rzeczy w tamtym miejscu, więc słuchajcie, weźmiemy, zrobimy mega dużo TNT i zniszczymy tą wyspę kompletnie. Oj, będzie się działo, więc ten odcinek nie zakończy się tak szybko. Oj, no, 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 bierzemy lapis. Robimy sobie kozacką łopatę, wydajność 4. O, jeszcze mamy szczęście na niej, ha, no to nieźle. No i ludzie, pozostało nam jedynie ogarnąć bardzo dużą ilość piasku. Okej, chodźmy sobie szybciutko na biom. O, właściwie tutaj jest pełno piasku, więc ogarniemy sobie z tej strony piaseczek. Patrzcie, z naszą łopatą będzie to bardzo szybkie, proszę bardzo. Lecimy z tematem. Piasek jest nasz. Słuchajcie, gdybyśmy w sumie wcześniej chcieli to zrobić, to odkrylibyśmy ten prawdopodobnie skarb dużo wcześniej. No ale jakoś wcześniej mi nie przychodziło do głowy, żeby zniszczyć jakąś wyspę naokoło mnie. Ale teraz na szczęście już ten plan jest. Możliwe, że znajdziemy tutaj również jakąś skrzyneczkę. Ludzie, jest nam to duże prawdopodobieństwo, bo te skrzynki są tak naprawdę wszędzie ukryte i pewnie ja już ich tyle ominąłem. No ale nie da się ich wszystkich znaleźć, słuchajcie. No w życiu bym nie pomyślał, żeby kopać w tym gdzieś tutaj miejscu, nie? Więc no raczej jest mało prawdopodobne, że znalazłem wszystkie skrzynki, które gdziekolwiek były ukryte. Jeżeli wiecie, albo nie wiem, jeżeli w ogóle macie plan, gdzie może być jeszcze jakaś skrzyneczka, możecie mi napisać oczywiście na dole w komentarzach i to zweryfikujemy w kolejnym odcinku. Ale póki co, oczywiście to wszystko rozkopiemy. A co to jest? LOL, blok kości. No dziękuję. O, no serio, szkielet? Pod wodą. Lamusie. Wety, pal gumę, gościu. Dobra, bierzemy ten cały piasek, ile go już mamy. Dobra, będziemy mieć około stack TNT na luzie, bo 4 staki tylko piasku potrzebujemy, żeby zrobić stack TNT. Okej, ludzie, rozkopałem cały piasek, który tutaj naokoło był. I powiem wam szczerze, wygląda to teraz okropnie. Mega obskurnie to wygląda, ale za to piasku, oj, to my mamy dużo. Więc będzie dużo z tego TNT. Jeszcze rzućmy sobie okiem, jak to wygląda. O, ja cię kręcę, to wygląda teraz jak widelec, ale z takim większym, jakby wiecie, nie wiem, jak to określić, tym większym, jakby widelco łyżka. O, to jest łyżka, a to widelec. A było gdzieś takie coś, gdzieś takie coś widziałem właśnie, widelco łyżkę, gdzieś coś było. Dobra, słuchajcie, jesteśmy sobie z powrotem tutaj oczywiście. No i słuchajcie, bierzemy proch. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dobra. Oczywiście tutaj zamieniamy. No i cyk, robimy TNT. I to bardzo dużo, słuchajcie, stack TNT. Boom, mamy stack TNT. Jeszcze 12 TNT, jeszcze nam piasek został. Dobra, to w takim razie, słuchajcie, zabieramy kolejne TNT. Okej, zróbmy sobie tutaj miejsce. No i patrzcie na to, będzie kolejny stack TNT. Dwa staki TNT i mogę jeszcze mieć. Dobra, to rozwalamy jeszcze te tutaj lamusy. Dawać level! A raczej teraz w tym momencie akurat. Dawać. Ojojoj. Jak który ilek spada. O, już 29 prochu na plus. Okej, jeszcze tam jest ukryty, więc zabieramy. 38 level. Jak ten level się szybko nabija, to jest mega. Dobra, cyk, cyk. Okej, ile będziemy mieć z tego prochu? Cyk. Chodźmy sobie szybciutko tutaj. Stak prochu. Elo, kozacko. Dobra.
plus 11 do naszego tutaj zaopatrzenia. Poza tym, słuchajcie, już nie mieści nam się zgniłe mięso, więc zgniłe mięso sobie wyrzuciłem, bo właściwie to zgniłe mięso, po co nam zgniłe mięso, słuchajcie, co można zrobić ze zgniłego mięsa? No nic, ciekawego na pewno, nic. Więc sobie go tutaj, je tutaj odłożymy, piasek sobie tutaj odłożymy. No i słuchajcie, jazda! Lecimy na tą wysepkę, która tam, na której dzisiaj byliśmy w sumie. O nie, strzał też już nie mieszczę, ja cię kręcę, ile ja tego mam. No i rozwalamy ją kompletnie. Wezmę sobie tylko więcej jeszcze fajerwerek, bo potrzebujemy je. A, potrzebujemy jeszcze, a nie, w sumie nie. Chciałem powiedzieć, że potrzebujemy jeszcze więcej fajerwerek, ale w sumie mamy ich jeszcze dużo, a dużo. Okej, okay, let's go. Lecimy i totalnie wybuchamy tą wysepkę całą. Dobra, zaczniemy tutaj. Kładziemy TNT tutaj w tym domku. Jakie to będzie satysfakcjonujące. Ej, nigdy chyba jeszcze takiego czegoś nie robiłem. Tak na survivalu, tak serio. Tak na serio, wiecie, tak totalnie na serio. Rozwalamy to wszystko. Ciekaw jestem, czy nam TNT wystarczy, co nie. Bo trochę tego TNT, przyznajcie, pójdzie. Ja się kręcę. Nie mogę się tego doczekać. Dobra, cyk tutaj, cyk tutaj. Ale będzie jazda, ale będzie wybuch. Wow. Dobra, pozwólcie, że ja tutaj troszkę postawiam tego i tak dalej. No i widzimy się, jak już większość będzie tutaj gotowa. Okej, okay, niestety TNT nam się powoli kończy. Patrzcie, nie mamy go jednak aż tak dużo. Bardzo dużo poszło na tamte wysepki, więc tamte wysepki w sumie najbardziej oberwą. Ale ta tutaj też nie pozostawiamy tutaj nic na niej. Więc cyk, tutaj rozwalamy. Elo, tutaj będzie jeszcze rozwalane. Tu pięknie postawione, tu, tu. Słuchajcie, no, zaraz to wybuchamy. Teraz musimy tylko znaleźć miejscówkę, gdzie się ukryć. Gdzie się ukryć, ludzie? A no właśnie, co się stanie? Bo tutaj nie ma połączenia, słuchajcie, to nie wybuchnie. Nie wybuchną dwie wysepki naraz. Dobra, to zrobimy to na dwa wybuchy, podzielimy. Okej, w takim razie czekajcie. Schowam się na górze, na tym dachu. Tylko no musiałbym to jakoś pociągnąć, żeby to jakoś wystartowało, wiecie co? Mam pomysł, dobra. Walnę tutaj i szybko polecę na dach, uwaga. Cyk. I patrzcie na to! Ale będzie się... O! Wow! Tutaj też wybuchło! Tutaj też wybuchło. Słuchajcie, tutaj jest blok złota. LOL, ale kozak. Oh, hello. Tutaj już nic nie ma. Mamy tutaj blok złota, więc udało się. Coś jednak było, a czułem, że coś jest. Dobra, cyk. Możemy sobie teraz spokojnie to wszystko tutaj pozbierać. Dziękuję bardzo. No i oczywiście skoczymy sobie na tą wysepkę zabrać ten blok złota, dziękuję bardzo. To by było na tyle, słuchaj, mam tutaj dwa inne filmy, które naprawdę mogą ci się spodobać, więc kliknij w ten, jeżeli chcesz zobaczyć naprawdę ciekawą historię, lub w ten, jeżeli jesteś fajnym człowiekiem. Więc polecam ci kliknąć w ten albo w ten. Oczywiście jeżeli klikasz w ten, to też jesteś fajnym człowiekiem. W ten też, ogólnie jesteś fajnym człowiekiem. Nie musisz klikać, żeby być fajnym człowiekiem, ale ogólnie fajnie być fajnym człowiekiem, więc możesz kliknąć w ten fajny.